Cześć, witajcie, z tej strony Robert. No i prosiliście o takie bardziej luźne vlogi odnośnie jakichś doniesień światowych, że tak powiem, z branży technologii. No i wczoraj pojawiły się właśnie takie odnośnie Samsunga Galaxy Note 5. Oczywiście podał je sam Mobile, bo jakby inaczej. I przedrukowały to dzisiaj i wczoraj wszystkie, że tak powiem, rodzime portale u nas w kraju. Oczywiście źródło macie w opisie, żeby nie było. I teraz tak, po pierwsze, sam Mobile zdarzy się czasami coś zgadnąć, nie, że wiedzieć. Rzeczy, które oni wiedzą, to jest powiedzmy 10% z tych informacji, które się pojawiają w sieci. Reszta rzeczy to jest tak naprawdę zgadywanie, tak? I chodzi mi głównie o to, żebyście po prostu nie wierzyli w ślepo tak dokładnie, jak to jest. Ja wiem, że news goni newsa, tak, że najważniejsze, żeby napisać o tym. I ważne, żeby też o tym powiedzieć, to jakby tutaj nie ujmuje nikomu. Ale głównie chodzi o to, żeby po prostu brać też, że tak powiem, trochę rozwagę to, co oni robią, bo można to spojrzeć na to przez, nie wiem, pryzmat kilku lat. Jeżeli interesujecie się też co najmniej rok albo dwa jakby strefą chociażby samych Samsungów i tego, jak to wygląda na portalu Sam Mobile w związku z tymi publikacjami dotyczących rewelacji odnośnie konkretnych nowych modeli, no to zobaczcie, że wygląda to na tej zasadzie, że na samym początku, pół roku wcześniej mówią: o, to będzie nowy chipset, będzie nowsza grafika, będzie więcej RAMu, nowszy procesor graficzny, będzie z tyłu metal albo z tyłu szkło, będzie nie wiadomo jak nowe funkcje i tak dalej. Później to za 2 miesiące weryfikują, miesiąc przed, że tak powiem, premierą mówią: a jednak mieliśmy rację, coś tam, i teraz powołują się na ten news sprzed 4 miesięcy albo sprzed 2 miesięcy. Słuchajcie, na tym etapie, jeżeli chodzi o Note 5, spokojnie można powiedzieć, że na pewno Samsung ma wykonane już kilka prototypów, tak? Bo tak to na ogół wygląda. Mają wykonane na pewno kilka prototypów z 3-4 z różnymi obudowami, różną specyfikacją, różnymi ekranami 2K, 4K, chociaż szczerze powiedziawszy wątpię w 4K i jedynym sposobem, żeby 4K się pojawiło, to tak naprawdę jeżeli, nie wiem, inni producenci zaczną masowo po prostu wchodzić w to i po prostu... No kwestia będzie taka, że Note 5 będzie musiał mieć 4K, żeby nie odstawać od konkurencji, bo to jest kompletnie niepotrzebne, jeżeli powiedzmy calarz się dużo nie zwiększy, jeżeli chodzi o tamte urządzenie. Ale informacje o tym, że jest nowy procesor, że będzie więcej RAMu, że będzie nowszy procesor graficzny, to słuchajcie, to nie są żadne rewelacje, no to każdy z was może sobie, że tak powiem, przewidzieć, tak? I tu nie ma się nad czym, że tak powiem, podniecać, bo na pewno nowy Note będzie lepszy od starego Note'a, będzie miał więcej wszystkiego albo minimum tyle co poprzedni, będzie lepiej zoptymalizowany, kolejna wersja TouchWiza może dostanie jakieś konkretne funkcje. Czasami te rzeczy są wyciągane, że tak powiem, z patentów. Głównie mi chodzi o to, żebyście po prostu nie wierzyli tak do końca we wszystko, co się pojawi, tak? Bo mamy naprawdę dużo niewiadomych, jeżeli chodzi o Note 5. Mieliśmy świetnego Note 4, tak? Który naprawdę fajnie wygląda i w ogóle no, myślę, że jest dużym sukcesem, jeżeli chodzi o Samsunga. Ten eksperyment w postaci Note Edge, który przyjął się bardzo ciekawie i czego wynikiem jest tak naprawdę popularność teraz S6, gdzie nie wiem, czy mogę mówić tak naprawdę chyba o tym wskaźniku procentowym, ale jest wyższy niż w przypadku zwykłego S6 Flata. Czyli więcej sprzedaje się S6 Edge niż S6 zwykłych, co jest też jakimś fenomenem, biorąc pod uwagę no, wyższą cenę. Więc gdzieś tam ten zakrzywiony ekran po prostu spodobał się ludziom i oni się przekonali przy promocji Note Edge i teraz przeszło to na S6 Edge. Więc słuchajcie, no na pewno jest możliwość, że pojawią się dwa modele, tak? Dwa, jeden z zakrzywionym albo z podwójnym zakrzywionym ekranem, albo coś jeszcze innego. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Ja jestem wam w stanie powiedzieć, że na pewno nie podjęli jeszcze finalnej decyzji odnośnie konkretnego modelu, bo to się jeszcze będzie zmieniać. Czasami kilka miesięcy przed premierą, tak jak teraz we wrześniu, no mamy przecież jeszcze no co najmniej 3-4 miesiące, żeby to urządzenie, że tak powiem, weszło, była premiera, tak? Później na pewno jeszcze wcześniej gdzieś tam produkcja, czy później produkcja. Więc spokojnie jest jeszcze dużo czasu, te jakby koncepcje mogą się zmienić i to w ostatniej chwili. Więc nie ma co się, że tak powiem, przywiązywać do tych informacji, trzeba na to patrzeć wszystko spokojnie troszeczkę. Na pewno należy obserwować informacje odnośnie braku microSD, jeżeli chodzi o Note 5. I baterie, tak? No bo to jest ta kwestia, że no Samsung może tutaj kroczyć drogą, którą wytyczył sobie S6 Edge. Oczywiście jest tam wiele plusów i tak dalej, jak ta bardzo wytrzymała obudowa i kilka innych fajnych aspektów, no ale są też minusy, jak brak tej microSD i
tej wymiennej baterii. Więc słuchajcie, no tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ciekawe, czy po prostu Samsung będzie się kierował gdzieś tam, nie wiem, swoim wytycznym, że tak powiem, takim, nie wiem, rytmem i to, jak będzie chciał to zrobić. Czy będzie słuchał gdzieś tam opinii użytkowników, którzy po prostu uważają troszeczkę inaczej, że niektóre rzeczy, no poprawiono niewątpliwie, bo tutaj nie można jakby powiedzieć, że nie, ale niektóre rzeczy popsuto, tak? No i teraz rozmawianie na tym etapie o aparacie, tak? No to też jest bez sensu, tak? To jest kompletnie bez sensu, bo to nic nie zmienia, tak? Bo nawet telefony, które będą we wczesnych fazach prototypów, później przyjdą gdzieś tam do, że tak powiem, nawet do jakichś oddziałów R&D, które będą pracować nad tym oprogramowaniem i tak dalej, no to zapomnijcie, że one mają jakieś finalne obudowy, to już raz, a że mają jakieś finalne komponenty w postaci, nie wiem, procesor będzie inny, będzie mniej RAMu albo więcej, albo będzie inny aparat. No to nie, naprawdę nie są te same urządzenia, więc tutaj nie miejcie złudzeń, że teraz już mamy wybrany model, który o już jest i już mówią, już się uczą, jak go prezentować, tak? Więc nic z tych rzeczy. Słuchajcie, jeżeli macie pytania, dajcie znać, oczywiście. Ja was tylko uczulam, że po prostu, żeby nie wierzyć we wszystko, tak jak podają na tacy. Spokojnie, jest jeszcze bardzo dużo czasu. Myślę, że Samsung będzie chciał ładnie dopracować i przemyśleć to urządzenie, biorąc pod uwagę no właśnie S6 i S6 Edge, które niewątpliwie na pewno gdzieś tam zmieniły kierunek, jeżeli chodzi o kurs gdzieś tam w koreańskiej firmie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, miłego weekendu, cześć!